kochani! Dzisiaj bardzo niecodzienny vlog, dlatego że jestem właśnie u mojego brata i jego dziewczyny Katarzyny. Cześć, cześć! Damek. A jestem tutaj dlatego, że ta oto parka zaopatrzyła się dosłownie kilka dni temu w nowego zwierzaczka, którym jest ludzik Michelin, jak ja to mówię, czyli piesek rasy Chow Chow. Dokładnie tak. Dosłownie w sobotę przywieźliśmy go do domu, więc mamy go raptem kilka dni. Na razie jeszcze trwa proces socjalizacji tak naprawdę z naszymi kotami, ale myślę, że czuje się w naszym mieszkaniu jak na razie bardzo dobrze. Musiałam tutaj przyjść, dlatego że chciałam wam pokazać te ujęcia z pieskiem, kiedy jest jeszcze mały, i jednocześnie chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo żałuję, że nie mogłam pojechać właśnie z Kasią i z Darkiem do hodowli, bo po pierwsze to było bardzo, bardzo daleko, a po drugie oni tam nocowali, więc już nie chciałam się naprzykrzać. Też mi przypomniała się sytuacja sprzed paru lat, jak miałam malutkiego Astonka u siebie, także ten czas bardzo szybko mija, więc warto zrobić parę ujęć dla was, a przy okazji zapytać właśnie Kasię o to, co to jest dokładnie za rasa, bo pewnie dużo osób będzie to ciekawić. Jeżeli chodzi o rasę Chow Chow, to w ogóle jest to jedna z najstarszych ras w historii. Pierwsze informacje o tej rasie zaczęły się pojawiać już około 3000 lat przed naszą erą, więc jest to jedna z ras pierwotnych. Jak wiemy, rasy pierwotne mają swój zestaw cech typowych, tak to można określić, między innymi to, że są niezwykle uparte, co możesz chyba też potwierdzić, ponieważ tak, Aston też jest właśnie psem z tej grupy ras pierwotnych, czyli właśnie samojed. Bardzo uparty. Dokładnie, więc na razie jeszcze te cechy się u niego nie ujawniają aż tak mocno, ale no oczywiście tutaj z czasem na pewno będą one widoczne. Niemniej jednak tutaj też dużo zależy tak naprawdę od wychowania. Jeżeli chodzi o ciekawostki o tej rasie, to prawdopodobnie pochodzi ona z Mongolii, natomiast była szczególnie czczona w Chinach, tak naprawdę w cesarstwie chińskim. Jeden z cesarzy miał ponad 2000 psów tej rasy i wykorzystywał je głównie na polowaniach. Rasa ta była także wykorzystywana jako psy pociągowe, jako psy ochronne, jako psy stróżujące, więc tutaj tak naprawdę bardzo wiele zastosowań, tak to można określić. Natomiast buddyjscy mnisi wykorzystywali także te pieski do ochrony właśnie buddyjskich świątyń i strasznie, strasznie dbali o czystość tej rasy. Czyli nie dopuszczali do tego, żeby osobniki tej rasy kopulowały z innymi, z kundelkami i tak dalej, żeby ta rasa się mieszała. Bardzo dbano o czystość. Jakiś czas temu, nie powiem wam dokładnie ile lat temu, ale jakiś czas temu rasa ta była praktycznie na wyginięciu i odtwarzano ją tak naprawdę z grupy raptem kilkudziesięciu osobników. Ale udało się odtworzyć i w tym momencie tak naprawdę chyba staje się coraz to bardziej popularna. W Polsce jest kilka hodowli sprawdzonych, bardzo dobrych hodowli właśnie psów rasy Chow Chow. Właśnie jak szukaliście hodowli? Zapisaliśmy się na różne grupy facebookowe właśnie poświęcone pieskom rasy Chow Chow. Tych grup jest kilka. Są także grupy, które stricte zrzeszają tylko i wyłącznie osoby, które są w ZKWP i tak dalej, czyli w związku. I właśnie na tych grupach szukaliśmy wielu informacji. No też jakby decyzję o tej rasie podjęliśmy około półtorej roku temu, więc nie jest to tak, że po prostu pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili zdecydowaliśmy się na tego psa, bo już od około półtorej roku podjęliśmy decyzję odnośnie rasy. Tak, i tutaj chciałam się wtrącić. Tak. Że ja próbowałam wyperswadować tej oto parce zakup psa, dlatego że wiem, z czym się wiąże posiadanie psa. Natomiast nie udało mi się to, nawet po tym jak przyprowadziłam tu Astona na kilka dni, żeby oni po prostu zobaczyli, jak to jest mieć psa. I to ich, słuchajcie, nie zniechęciło. Jeśli chodzi o samego Chow Chowa, to ja mam nawet taki wpis na blogu, w momencie kiedy się zastanawiałam nad wyborem psa dla siebie, że bardzo chciałam mieć kiedyś Chow Chowa. Także ja się cieszę, bo w końcu mam Chow Chowa. Także na pewno, przynajmniej taką mam nadzieję, że Aston się zaprzyjaźni z tym oto osobnikiem. Natomiast przeszkodziłam ci, bo mówiłaś o hodowli, tak? Tak, jeżeli chodzi o hodowlę, to też tak naprawdę szukaliśmy bardzo dużo w internecie, sprawdzaliśmy opinie odnośnie hodowli, mieliśmy na oku dwie
hodowle, z których pieski po prostu najbardziej nam się podobały i też zaznaczę, że my chcemy bardzo chodzić z psem na wystawy, więc zależało nam na tym, żeby był on po dosyć dobrych i rokujących rodzicach i żeby miał dosyć ciekawe drzewo genealogiczne. I w październiku skontaktowaliśmy się właśnie z hodowlą, czyli już tak naprawdę kilka miesięcy temu. Wówczas właśnie Słuczka z tej hodowli była kilka dni przed kryciem i byliśmy już w kontakcie z hodowcami tak naprawdę na bieżąco. Dostawaliśmy informacje o potwierdzeniu ciąży, o tym, ile mniej więcej jest przewidywanych psiaków. No więc jest to proces tak naprawdę długotrwały, tak? To trwa kilka miesięcy od momentu, kiedy już skontaktujemy się z hodowcą do momentu, kiedy pieska odbierzemy. Piesek też ma już w tym momencie 2 miesiące i też na bieżąco podczas całego tego okresu 2 miesięcy byliśmy informowani o jego stanie zdrowia, o tym, w jakiej jest fazie rozwoju, dostawaliśmy bardzo dużo zdjęć i też wymienialiśmy się informacjami. Jeżeli chodzi o hodowlę, powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolona. Naprawdę są to cudowni ludzie, którzy mają ogromną wiedzę i są bardzo pomocni, niezależnie od tak naprawdę godziny, w jakiej się z nimi kontaktujemy, zawsze są dla nas i odpowiadają na wszystkie pytania. I tutaj oscyluje, że wydaliśmy około 1500 zł na właśnie różnego typu dodatki, w tym na przykład maty chłodzące, ponieważ czały, zresztą takie jak samojedy, są przystosowane bardziej do zimnych temperatur. I z racji tego, że u nas w mieszkaniu nie jest bardzo ciepło, ale może momentami być po prostu za gorąco dla czała, to stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem oprócz klimatyzacji będzie także mata, która po prostu pozwoli mu się schłodzić w momencie, kiedy będzie mu zwyczajnie za gorąco. Wszelkie kosmetyki, suplementy, witaminy i tak dalej. No i na przykład dywany, o których nie wiedzieliśmy, że trzeba kupić, bo naprawdę tu jest jeszcze taka ciekawa historia. Dywany można kupować 2 razy w ten sam dzień. O czym się przekonaliśmy dosłownie wczoraj. Wczoraj, tak. Bo kupiliśmy dywany, które były tak śliskie, takie fajne, przyjemne, puszyste, ale były bardziej śliskie niż podłoga. No i po rozłożeniu musieliśmy je schować, oddać do sklepu i od razu kupić już na miejscu inne, które były dostępne. Dokładnie. Ale dokładnie. Dlaczego dywan? Bo jeszcze nie powiedzieliście. Właśnie, jeżeli chodzi o dywany. Czały, zresztą nie jest to jedyna rasa, ponieważ bardzo dużo większych ras psów ma problemy ze stawami. I mówię tutaj o dysplazji. Czały także są narażone na dysplazję i właśnie ze względu na to tak naprawdę należy w początkowej fazie ich rozwoju do 6 miesiąca życia ograniczać im ruch. Nie mówię tutaj o tym, że nie mogą w ogóle wychodzić i nie mogą w ogóle chodzić, natomiast po prostu nie powinny się przemęczać. Tak naprawdę przez całe swoje życie nie powinny na przykład wchodzić czy schodzić ze schodów i ze względu na tą kruchość no lepiej, żeby po prostu się nie ślizgały, tak? Też po mieszkaniu. A ślizga się, słuchajcie, non-stop tutaj. Tak. No jeżeli chodzi o te panele, no to rzeczywiście zauważyliśmy, że bardzo się ślizgał, więc przez pierwsze 2 dni, kiedy tak naprawdę była niedziela niehandlowa, więc nie mieliśmy nawet możliwości, żeby gdziekolwiek kupić te dywany, to no ja umierałam za każdym razem, jak on przechodził nie po dywanikach, tylko po panelach. Więc jeszcze dodatkowo kupiliśmy 3 dywany i tutaj koszt tych dywanów też wynosi około 1800 zł, więc tak podsumowując całościowo, no to około 7, myślę, że ponad 7 tysięcy złotych na pewno, 7-8 tysięcy złotych na psiaka oraz wyposażenie mieszkania i wyprawkę. A to jest tylko początek wydatków. Tak, oczywiście, to jest tylko początek wydatków. Ja także zdecydowałam się na dietę, może nie dietę pudełkową, ale catering dietetyczny dla psów. O, to nie wiedziałam. Więc psiak oczywiście będzie dostawał, jeszcze na razie dostaje karmę, którą dostawał także w hodowli. I na jednej z tych karm będzie do zawsze, że tak to mówimy. Oczywiście później po tym okresie wzrostu nie będziemy już używać karmy junior, tylko zaczniemy używać karmy dla dorosłych psiaków. Natomiast hodowcy gdzieś tam sugerowali nam, żebyśmy po prostu gotowali mu jeden posiłek już później, czyli powiedzmy za jakieś 2-3 tygodnie. Natomiast nie wiem po prostu, czy to będzie dla nas w 100% komfortowe. Nie wiem też, czy będziemy w stanie zapewnić mu zbilansowane posiłki, gotując samodzielnie.
więc stwierdziliśmy, że lepiej tutaj zaufać fachowcom w tej dziedzinie. Ale spójrzcie, jak Katarzyna poważnie podchodzi do sprawy posiadania psa. Życzyłabym sobie, żeby każdy, kto bierze pod opiekę psa, miał takie samo podejście, bo tu materiał mamy cały referat na ten temat i przygotowanie ponadroczne, także... Powiem szczerze, że mogłabym jeszcze o wszystkim i o wszystkich aspektach opowiadać bardzo długo, a myślę, że i tak nie byłoby to wystarczające, ponieważ to też jest wiedza, którą ja nabywałam i tak naprawdę ciągle z dnia na dzień uczę się coraz to więcej. Jeżeli chodzi o dietę, są dostępne tak naprawdę w tym momencie dwie firmy, jest to Piesotto oraz Psi Buffet. My zdecydowaliśmy się na Psi Buffet i za około 4-5 dni będziemy robić pierwszą próbę i po prostu podawać psiakowi obiad w formie diety i zobaczymy, jak zareaguje. Są dostępne 4 smaki, ale chciałabym także przetestować właśnie firmę Piesotto i zdecydować też, co tak naprawdę psiak bardziej lubi, co mu bardziej podejdzie. Na pewno to, na co chciałabym Wam zwrócić uwagę i na co chciałabym Was uczulić, to, że zwierzęta kosztują. I żebyście mieli tego świadomość, że to nie jest tak, że wydajecie jednorazowo kilka tysięcy złotych na psa, a później na przykład macie problemy z tym, żeby pokryć koszty związane z opieką zdrowotną, czy ze szczepieniami, czy na przykład z gorączką, z czymkolwiek. Słuchajcie, ja mam 2 koty, zresztą wy też macie 2 koty i psa i z nimi jest jak z dziećmi, regularnie się jeździ do lekarza i wydaje się na ich utrzymanie i na tę opiekę zdrowotną naprawdę sporo pieniędzy. Także uczulam Was na to, żebyście mieli z tyłu głowy to, że to wszystko kosztuje i zastanówcie się, czy aby na pewno stać Was na to, żeby przeznaczać środki, i to dość spore, regularnie na opiekę nad zwierzętami. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne z perspektywy czasu, bo odnoszę wrażenie, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, a trzeba o tym na pewno wiedzieć. Wiecie co, no tak naprawdę to pies nie jest maskotką. Żaden zwierzak tak naprawdę nie jest maskotką, chociaż w tym momencie wygląda naprawdę jak słodki pluszowy miś, to należy też pamiętać o tym, że to jest pies trudny i na pewno nie jest to pies dla każdego. Trzeba tutaj bardzo dużą uwagę zwracać na jego wychowanie i tak naprawdę wyznaczanie granic. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Ponieważ to jest tak naprawdę myśl właśnie, którą wyciągnęłam od hodowców. Pies, znając i wiedząc, jakie ma się wobec niego oczekiwania, czuje się po prostu przy nas bezpiecznie, bo wie, czego my od niego oczekujemy i jak ma się zachowywać w danych sytuacjach. Jeżeli chodzi o naszego psiaka, to przed nami jeszcze długa droga, jeżeli chodzi o szkolenie, jeżeli chodzi o rozwój tak naprawdę całej behawiorystyki. Warto zauważyć... Tutaj jest bardzo dużo pracy do wykonania. Tak, dokładnie, ale też warto zwrócić uwagę na fakt, że nasi hodowcy już bardzo zwracali uwagę na tą behawiorystykę. Zresztą przez cały okres tego początkowego rozwoju byli w kontakcie tak naprawdę z behawiorystą, który wiele tak naprawdę ćwiczeń dla tych psiaków już wtedy im zalecał i te ćwiczenia były wykonywane, więc jest on naprawdę już przystosowany. Zresztą ja już teraz dostałam kolejny zestaw ćwiczeń, które regularnie będę z naszym psiakiem robić, między innymi takie ćwiczenie na wzmacnianie pewności siebie. Więc no naprawdę nie jest to tylko i wyłącznie maskoteczka do pogłaskania i potulenia się, a raczej po prostu towarzysz, który jest przekochany. I obowiązek. Ale jest to też obowiązek i to taki regularny tak naprawdę przez cały okres życia tego psa, tak? Czyli przez kilkanaście najbliższych lat. Ja muszę jeszcze dodać jedną ważną rzecz. Otóż zauważyłam już bardzo dużą różnicę już na tym etapie takim bardzo wczesnym pomiędzy tym oto misiem, a moim białym misiem, kiedy był mały. Aston jest wariatem. I jak był mały, to było go wszędzie pełno. Był strasznie głośny i denerwujący i zresztą w ogóle to jest taka rasa i na to się trzeba nastawić. Bardzo, bardzo przyjacielska. Ten piesek jest znacznie bardziej spokojny i on też nie ma takiego charakteru jak samojedy, bo samojedy są naprawdę bardzo, bardzo wesołe, przyjacielskie itd., itd. Tutaj, jak patrzycie na takiego psa, zwłaszcza jak on jest duży, to czujecie respekt. Tak, dokładnie. Dokładnie, zdecydowanie czujemy respekt. Też respekt czują tak naprawdę przed tym psem inne psy. To też jest pies, który niekoniecznie dobrze asymiluje się z innymi osobnikami. Oczywiście, jeżeli zna je od małego, tak jak na przykład za niedługo po szczepieniach będziemy poznawać go z Astonem, czy też z innymi psami naszych znajomych, to jak najbardziej jakby tutaj
myślę, że nie będzie problemu z tą asymilacją, ale już tak naprawdę w życiu dorosłym one aż tak chętnie nie podbiegają na pewno i nie kolegują się z innymi psami, jak na przykład w przypadku Astona, tak, który potrafi po prostu na siłę chcieć wyrwać smycz, żeby tylko lecieć do psa, którego zobaczył po drugiej stronie ulicy. Aston jest sprzedajnym psem, chciałabym dodać. Tak, każdy jest jego przyjacielem. Natomiast czoły wybierają sobie tak naprawdę jednego właściciela na całe życie. I co to oznacza w praktyce? Nie oznacza to, że na przykład w momencie, kiedy on wybierze mnie czy Darka, to drugą osobę będzie traktował, nie wiem, mniej poważnie, ale raczej będzie to jego samiec czy też samica alfa, czyli będzie po prostu pozwalał zrobić przy sobie więcej, na przykład na ringu, w momencie, kiedy będziemy jeździć na wystawy, będzie bardziej słuchał i będzie pewniej chodził przy osobie, która będzie właśnie tą jego alfą. I to, co też jest takie bardzo ciekawe, interesujące, to to, że czały są w stanie naprawdę bardzo mocno bronić swojej rodziny, swojego stada. I mówię tutaj nie tylko o nas, ale także na przykład o kotach. A właśnie, bo po kotów. Jak się koty zachowały? Bo to jest bardzo częste pytanie w momencie, kiedy przyjechaliście z pieskiem do mieszkania. Piesio, po raz pierwszy. Dzień dobry. Raczej było zaskakująco, ponieważ Lady, po której spodziewałam się tego, że raczej będzie bardzo opryskliwa i przez kilka dni będzie bardzo spięta, ponieważ tak było w przypadku, kiedy wprowadziliśmy do naszego domu Choje, była zainteresowana, raczej miała stosunek bardziej ambiwalentny, trochę parskała, ale w tym momencie już tak naprawdę nawet dają się dotykać wzajemnie czy wąchać. Lady jeszcze czasem parska i raczej nie jest chętna do zabawy, tak jak Yoshi, który już próbuje za nią biegać czy też podgryzać jej ogon. Dodajmy, że Lady jest kotem rasy Ragdoll. Tak, tak, tak. Yoshi to jest imię Czałczałka. Tak. A Choja to jest kot rasy Neva Masquerade. I co stoją? Jeżeli chodzi o Choje, Choja na razie po prostu jest na wielkim zdenerwowaniu, że to tak ujmę. Ale dotknęły się nosem, nie? Tak. To nie jest tak, że mają do siebie duży dystans, ale jeszcze parskają na siebie, jeszcze pokazują swoją strefę. Tak, dokładnie. On raczej jest taki spięty, ale też jest zainteresowany, nie? To nie jest tak, że on ucieka, on raczej na przykład jak Yoshi wychodzi na balkon, to chce i za nim, chcę go podniuchać, tak trochę jakby włącza mu się instynkt łowcy, wiecie? Tak jakby chciał polować po prostu. Tak, ale to właśnie gania, szczególnie rano, to czał gania koty, to jest tak przedrzeźnia się z nimi. Tak, no on też jest mały, tak, więc wiadomo, że on chce się bawić. Koty nie są zainteresowane, on nie za bardzo rozumie dlaczego, bo w jego domu rodzinnym jakby mniej więcej tej samej wielkości zwierzaczki się z nim bawiło bardzo chętnie, a tutaj napotyka na pewien opór, czy też wręcz po prostu oparskanie ze strony kotów, więc no na pewno też jest trochę skonsternowany, tak, nie wie za bardzo dlaczego one gdzieś tam go nie akceptują, wszyscy przychodzą, głaskają go, chcą się z nim bawić, a koty nie. Na pewno będziemy Wam zdawać relacje, aktualizować właśnie, co się dzieje na bieżąco w tym domu i w momencie już, kiedy nasze pieski się też poznają. Natomiast, tak jak powiedziałam, chciałam skorzystać z okazji i pokazać Wam tego pieska, powiedzieć Wam coś o nim. Gdybyście się chcieli dowiedzieć czegoś więcej o samej rasie, hodowli albo o tej wyprawce, to piszcie, najlepiej do Kasi, myślę. Tak, najlepiej do mnie. Ja też jakiś czas temu pokazywałam na swoim Instagramie
prawie całą wyprawkę, właśnie którą kupowaliśmy dla Joszego. Myślę, że dodam ją za jakiś czas do wyróżnionych relacji, też tak naprawdę na bieżąco pokazuję jakieś filmiki czy też zdjęcia z psiakiem, więc na pewno będzie tam dużo informacji. Na pewno umieszczę Instagram twój w opisie pod filmem. Natomiast teraz mam pytanie do was. Czy wśród was są może jacyś szczęśliwi posiadacze psa rasy Chow Chow? Jeśli tak, to dajcie proszę znać w komentarzach. Jeśli macie jakieś rady dla tych świeżo upieczonych rodziców, to też dajcie proszę znać. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa! Być chętnym na zabawy. No, niestety nie jest taka to, że się bawi w każdym momencie. Weź go trochę rozdław, co? No, weź go trochę rozdław, co? Ty co? Kasia. Jak on się? Miślę. Tak, kupiliśmy sobie ludzika Miślę.